mamy nadzieję, że nie będzie tutaj wielu wpadek z naszej strony jako organizatorów. Ale nie wiemy, liczymy na komentarze, które mogą się przyczynić do polepszania jakości naszych tutaj wspólnych imprez. A nie zwróciły uwagi, to tak bym chciał zastrzec. Nie ma z nami naszej pani łowczy, ponieważ jest chora i mi przypada tutaj zastąpić ją w tej roli, więc w jej imieniu dziękuję za przybycie wszystkim. No i cóż, nasze szkolenie ma charakter terenowy. No, idea polega na tym, że odtwarzamy warunki polowania zbiorowego. Tu koledzy strażacy przygotują dla nas jakieś niespodzianki i sytuacje zaskakujące. Miny. No i musimy się... Miny, tak. Będziemy musieli się w tym odnaleźć. Więc cała zabawa polega na tym, im bardziej się naprawdę wcielimy w role swoje, tym będzie większa i zabawa z tego, z tej całej imprezy, i myślę jakość całego projektu, że tak powiem, nabierze większego sensu. Więc może, ponieważ imitujemy polowanie zbiorowe, ustawimy się na linii, to pamiętajcie, że zachowujemy się tak, jakby to było polowanie, czyli próbujemy to, co pamiętamy z przepisów o... Jeśli będzie coś źle, omówimy, jak to powinno się zrobić i to by był tamten epizod, natomiast tu na miejscu to też będzie wartościowa część, uważam, bo będzie takie wstępne szkolenie z pierwszej pomocy. Oprócz typowego ABC resuscytacji krążeniowo-oddechowej będą manekiny, będzie można się sprawdzić przy masażu serca pośrednim, przy sztucznym oddychaniu, co jest każdemu, uważam, potrzebne w tych czasach. To też, jeśli będziecie zainteresowani, możemy pójść dalej, opatrywanie ran postrzałowych, po tym, co się może na polowaniu wydarzyć, a właściwie wszystko się może wydarzyć. Więc jeśli będzie zainteresowanie, to oczywiście będziemy kontynuować w kierunku, w którym wyznaczycie. Będzie możliwość manekiny, będzie można zobaczyć się też dla osób postronnych, dla żon, dziewczyn, dzieci. Będzie cały sprzęt pożarniczy, samochody będą wyeksponowane, będzie można się z tym zapoznać. To dla uznania, strażacy będą opowiadać o tym, o czym będziecie chcieli słuchać. Także tak pokrótce, żeby nie przedłużać. Numerów, które tutaj mamy na tej karcie, będzie najłatwiej, bo nie mamy karteczek, tak jak na normalnym polowaniu. Nie mamy broni, więc uważam, że zasady bezpieczeństwa to nie ma co tutaj omawiać, albo może umówmy. Oczywiście, że tak powiem, grup, bo tutaj trzeba liczyć również rodziny. No i 7 osób w jedną stronę, 7 grup w drugą stronę. Zaganka idzie z tamtej strony. Do nas. Okrutne są te polowania, bo idzie sobie masa. Zgłosić pożar lasów Szygłówku nad Narwiów. No nie, do końca nie wiem. No, od głównej drogi przed samym Szygłówkiem trzeba skręcić w prawo i... W stronę ośrodka Falbo. Tak, jak się kończy las, droga w prawo i tam będą stali myśliwi. Dobrze to... Trudno powiedzieć, bo jest zadymiony las, ale spotkaliśmy, tak, jedna podobno jest, właśnie szukamy. Wysyłam już jednostki straży. Dobrze, dziękuję, czekamy. To jeszcze służbą zrobić.
Dobra, rozmawiałem z dyspozytorem, powiedział, żeby poszkodowanych wynieść do drogi, więc... Dobra, bierzemy. Powrotem w pozycję niebezpieczną. Dawaj, bo pozycja niebezpieczna. Szczęście byłoby łatwiej. Lżej na pewno. Ratownik! Poszkodowanego niesiemy! Ratownik! Nie powyżej rano. Słuchajcie, mamy apteczkę? To mam samochód apteczkę. Jest apteczka. Kładziemy materiały opatrunkowe, jak największej ilości. Nie zapytałem. Właśnie, chyba powiedziałem. Dawaj czapkę. Dawaj czapkę. Czerwienie prawe udo. Najprawdopodobniej rana postrzałowa albo przebity czymś. Który strzelał? To strzelał. Prowadzący. Przytomny, nieprzytomny? No, nieprzytomny, tak, nieprzytomny. Duży upływ krwi. Duży upływ krwi, nieprzytomny. Opaska założona 20 minut temu. Bez opatrunku. Bez opatrunku. Dawaj, dawaj, to młodzieńczy. Do mnie? Ja nie wiedziałem. Zaciśnij jeszcze na tym. Buła w funkcję. Ja ci liczę, złap tylko sobie tętno i oddech. Czuwam. Głośniej, panowie, już nie słyszeli. Na moje start. 22 zajmuje się poszkodowanym. 3, 4. Ile? 15. 15, dobrze. Oddech. No, możesz. To jest... Jeżeli nawet wiesz, żeby to wciągnąć. Panowie, a co z lasem, bo się pali? Tak. Las nie ma. O, ja. Dojeżdżę właśnie. Rozwijamy linię. Była tam gdzieś wolna zalona. Jak ktoś cię przekazuje, bo znasz coś. Więcej wiesz? Właśnie będę prowadził rozpoznanie. Ktoś widział, co tam się dzieje? Wynieśliśmy rannego. Gdzie jest osoba poszkodowana? Osoba jest poszkodowana, dobra. Okej. Okay. 11 zostawcie to tutaj. Jak zostawiacie go tutaj? Nie. Przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Oczywiście. Idzie woda. Idzie woda. Trochę obserwatorów trzeba polać. Tak dobrze przelej w koło rozproszonym, dobra? No to jednak temperatura była. Z kim się jeszcze nie witam, cześć wam. Cześć, cześć. Zostało tego miejsca kilku.
swoją broń. Halo, 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 moi drodzy. Zbiórka! Zbiórka! Zakończenie polowania. Nikt nie słucha. Drogie koniec polowania. Drogie panie, drogi pan, drodzy panowie, bardzo dziękuję za bardzo miłą atmosferę w łowisku. Standardowo zgasiliśmy pożar, ratowaliśmy poszkodowanego. Jak zwykle ugasiliśmy pożar, tak jest. Sobie, że no, jedynym albo trzema chyba rzeczami, na które możecie trafić, no to właśnie są właśnie pożary, ewentualnie, pewnie rzadko. Co dzisiaj próbowaliśmy jakoś zasymulować i sprawdzić wasze zachowanie podczas takiego nietypowego zdarzenia. No i możecie trafić ewentualnie na polowaniu, że kolega, koleżanka no gdzieś tam może sobie coś zrobić, zranić. No i też trzeba czy postrzelić, tak? Znaczy nie wiem, zwierzę może zaatakować, tak do końca się nie znam, ale być może, tak? Może się zdarzyć. Może się zdarzyć. No i możemy mieć do czynienia z jakimiś rozległymi ranami. Rozległymi. I że schodzimy się w jeden punkt. Tak. Tylko że idziemy do lasu, od razu taka spontaniczna reakcja, a jest pożar, no to idźmy, wchodźmy do lasu, tak? Komunikatem. Czyli jednak Po prostu trzeba rozkazy wydać. Jasny komunikat. A nie, może ktoś, któryś niech zadzwoni. Nie. Ty, konkretnie osoba. Nie może być zadzwońcie. Dokładnie, tak. Palcem pokazać. Albo nikt, albo wszyscy zaczną dzwonić. To jest, tak powiem, w gestii prowadzącego polowania. I wtedy jest wyznaczona osoba, wiadomo, nie tylko polowanie, ale wszystkie. Dlatego trzeba awaryjne sytuacje. Trzeba wszystkich ściągnąć. Tak, dzisiaj zobaczyliśmy, jak to nie działa. Tak, ale bardzo po to chyba to było, tak? Żeby znaleźć właśnie. W całym otoczeniu, w całej przestrzeni. Jak dziecko woła pomocy, to jest 100% pewność, że ktoś na to zareaguje. Dorosły jak będzie wołał, to nie, to już nie ma takiego oddźwięku. Każdy może spojrzeć, przejść sobie, ale jak dziecko woła pomocy, to wtedy każdy na pewno podejdzie, zareaguje, zapyta się, co się stało, jaka pomoc jest potrzebna. Najlepszy jest dziecka krzyk. Jeżeli mamy telefon, to wówczas tak, dzwonimy, wzywamy pomoc na 112. W takim wypadku uciskanie. I nie robimy tak, prawda? Bo to nic nam nie da. Pochylamy się nad tą osobą w pełnym tutaj, żeby cała klatka, cały nasz ciężar ciała, żebyśmy mieli wyprostowane dłonie, cały ciężar ciała, żeby był nad osobą poszkodowana. I uciskamy taką osobę poszkodowaną. Słyszysz? Dopiero tutaj na takiej głębokości to jest odpowiednie uciśnięcie, czyli to w granicach gdzieś 4-5 cm. Klatki piersiowej musi się ucisnąć. Wiesz, to w każdej sytuacji. Druga sprawa, to sprawdzamy, czy osoba reaguje na bodźce, czyli na ból, na głos, czy odpowiada, czy jest przytomna. I w tym momencie, jeżeli podchodzimy do takiej osoby, to podchodzimy do takiej osoby z reguły z przodu, żeby nas widziała. Pierwsze funkcje życiowe, jak sprawdzamy, podchodzimy, halo, 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 słyszysz mnie? Halo, co się stało? Tu łapiemy za kaptur najlepiej, bo tu jest najbardziej bolesne miejsce, żeby sprawdzić tę osobę. Jeżeli osoba nie... Cały ciężar ciała był nad osobą poszkodowaną, 3-5 cm, 30 razy. Jeżeli mamy sprzęt do służby medycznej, po 30 razach są 2 wdechy, jeżeli nie, to prowadzimy cały czas masaż serca. Ogromne dzięki, że się odważyliście wziąć udział w tym wydarzeniu, bo to jest takie pionierskie i wiadomo, że to wymaga też pewnej odwagi, jak wiemy, nie wszyscy się tutaj na to zdobyli wśród naszych przyjaciół i znajomych, więc ogromne dzięki. Możecie czuć się wyróżnieni, że wzięliście udział w pierwszym takim w historii w ogóle polskiego łowiectwa szkoleniu, bo takiego nie było. Nie byłoby tego szkolenia, gdyby nie nasza straż pożarna. W związku z czym chcemy przede wszystkim podziękować tutaj naszym organizatorom oficjalnego wydarzenia. Bardzo dziękujemy panie komendancie za to, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Pierwszy ładny obrazek będzie. Dziękuję bardzo. Do mebli będzie pasował. Mam parę obrazów.
obrazków takich o tematyce łowieckiej w biurze, ale no nie, tak ładnych nie. Mamy nadzieję, że będzie się tam... Będzie mi się honorowym, na honorowym miejscu. Będzie super, pasować. Dziękuję bardzo. Bo naprawdę, słuchajcie, to trzeba było odwagi nie tylko myśliwych, ale również straży pożarnej, żeby dać się namówić na takie wydarzenie. Myślę, że wartość takiego szkolenia w trawie nad brzegiem rzeki ma dla nas zupełnie inny wymiar i wartość, gdybyśmy się spotkali w jakiejś sali dydaktycznej przy jakiejś instytucji i tak dalej, tak? No to tylko dzięki, mówię tutaj, odwadze władz naszej Straży Pożarnej możemy wspólnie uczestniczyć w takich wydarzeniach. To jest super, bo rozwijamy się, świat idzie do przodu i my też nie musimy powtarzać wiecznie tych schematów, które są utarte, tylko możemy sobie eksperymentować i się tak naprawdę chyba dobrze bawić, bo to się zaraz okaże. Chyba wszyscy przyznają, że to jest miłe realizowanie takich pomysłów. Dla uczestników, którzy się odważyli w tym roku uczestniczyć w naszym, uczestników, którzy w masło maślane, dziękuję, przepraszam, mamy takie certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w tym wydarzeniu, więc będę tu może tak przekazywał i proszę wzywać tutaj kolegów. Kolega muszę... Artur Rupiński. Zapraszam do mnie. No i żeby to szkolenie miało jakieś swoje potwierdzenie fizyczne, to jest taka apteczka do, bardzo dziękuję, do paska. Bardzo proszę. Kolega Rafał Zaremba. To ta apteczka jest w bezpośrednim nawiązaniu do tego, co mówili koledzy szkolący nas, tak? Brakuje czasami czegoś pod ręką, żeby zareagować. Dobra. Prezesa jeszcze coś, tak? Tak, jeszcze od prezesa. Dzięki. Uśmiech prezesa jeszcze. Myślę, że taka podstawowa apteczka przy pasku. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Chyba lepiej mieć. Bardzo dobrze szkolenie. Tutaj pan kapitan świetnie. Konrad jest taktykiem niesamowitym. Gratulacje. Świetna resuscytacja, widziałem. Tak. Kolega Paweł Gruchała. To ja. Gratuluję. Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję. Kolega prezes Michał Jaworski. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Zbigniew Świdwa. Dziękuję, jak się otworzy, to już pierwszy. Gratulacje, Zbyszek. Bardzo. Kolega Dominik Sobecki, dzięki. Ale po doszczelnie. Gratuluję. Gratulacje. Kolega Daniel Liszkiewicz. Kolega Janusz Załuska. Dzięki Janu, że przyjechałeś do nas. Kolega Paweł Rupiński. Jest pan. Rupiniak, o, jest. Dziękuję bardzo. Zgadzał się. I kolega Piotr Pietura. Tak. Nie, to tak było złożone, żeby nie zginęło. Proszę bardzo.